Bożena Kamińska tylko do końca października będzie sprawowała funkcję dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. W najbliższy wtorek wygasa jej kadencja jako dyrektora. Prezydent Suwałk nie zwrócił się do ministra kultury z wnioskiem o przedłużenie dyrektorskiego kontraktu, a nawet gdyby to uczynił, to szanse na uzyskanie zgody byłyby znikome. Wszak szef resortu wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości, a pani dyrektor poza piastowaną funkcją dyrektorską jest posłanką z szeregów Platformy Obywatelskiej, czyli totalnej opozycji. Prezydent Suwałk nie ogłosił też dostatecznie wcześnie konkursu na stanowisko szefa największej placówki kultury w naszym mieście i miał takie prawo. Skorzystał z pewnego rodzaju ustawowej furtki i wskazał osobę, która do czasu wyłonienia nowego dyrektora SOK-u będzie nim zarządzała. Od 1 listopada zarządzać SOK-iem będzie Alicja Andrulewicz, wieloletni naczelnik Wydziału Kultury Suwalskiego Ratusza. Zdaniem prezydenta ma ona wystarczającą wiedzę i umiejętności, by zapewnić instytucji ciągłość funkcjonowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pani Alicja może kierować SOK-iem nie dłużej niż przez okres jednego roku. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Czesław Frankiewicz zamierza ogłosić konkurs na szefa SOK-u niebawem, prawdopodobnie na początku nowego roku. W konkursie, wiemy o tym również nieoficjalnie, start zapowiada dotychczasowa pani dyrektor. Z jakim skutkiem okaże się za jakiś czas. Głównym motywem decyzji kadrowej prezydenta prawdopodobnie było to, że Bożena Kamińska musiała godzić obowiązki dyrektora z obowiązkami poselskimi, co mogło rzutować na jakość i efektywność jej pracy w Suwalskim Ośrodku Kultury.